kolejowego na naszym osiedlu jest bardzo dużo. No niestety kolej i spółki nie dbają o tym za bardzo. To jest podzielone między kilkanaście spółek. Chyba tak najbardziej z nami współpracuje Wojtek Wild, pan kierownik z PKP Nieruchomości. To jest nasz łącznik, bardzo dobra dusza, która nam pomaga w załatwianiu różnych spraw. Ale prawda jest taka, proszę Państwa, że troszeczkę te kontakty ze spółkami są utrudnione. Ja pamiętam, jak rok temu chyba napisałem takie pismo do... No bo nie wiedziałem, gdzie mam napisać. Napisałem do pana prezydenta z prośbą, żeby uporządkować te tereny. Proszę Państwa, pan prezydent skierował odpowiednie pismo do dwóch spółek i nawet się odpowiedzi nie doczeka. A bałagan jest niesamowity. Ktoś mi mówi, że gdzieś z tyłu za stołówką, tą byłą stołówką kolejową leży sterta butelek. No leży. Proszę Państwa, tylko to jest sterta butelek należąca do PKP. I oczywiście razem z tą stołówką. Wiele działek zostało wystawionych na sprzedaż. Ceny były tak wystawione wysoko, że nikt nie chciał się za bardzo na te działki zdecydować. Między innymi te dwie duże działki położone w centrum osiedla po byłej przedszkolu i po byłej przychodni. To też są takie problemy codzienne. Jest bardzo mała uliczka prowadząca do bloku 29A, 29B i 31. Od wielu lat, proszę Państwa, wspólnie z panem prezydentem Stańczykiem tutaj walczymy o to, żeby tą ulicę wyremontować. No ale się okazuje, że ta droga jest położona na terenie PKP, na gruncie. Najpierw PKP, proszę Państwa, zechciało 60 tysięcy złotych od miasta za to, żeby móc w ogóle wejść z remontem tej ulicy. Co było czystym absurdem, bo pewnie remont tej ulicy kosztował mniej, bo to jest bardzo wąska ulica, ona ma może 1,5 metra szerokości, dokładnie zmierzyły 55 metrów długości. I to są takie kłopoty z tym PKP. Proszę Państwa, na to zwracamy uwagę, ale mamy nadzieję, że jak miasto uda się przejąć budynek dworca, pan prezydent Stańczyk wspominał o pomysłach, które będą realizowane, które będziemy konsultować również z osiedlem. Oprócz tej świetlicy, która jest naszą wielką taką radością, być może powstanie klub dla mieszkańców, być może powstanie miejsce, gdzie rada osiedla mogłaby się spotykać i to, co jest marzeniem tutaj wielu osób związanych z koleją, przed byłych czasach czy obecnie, utworzenie czegoś w rodzaju Muzeum Kolejowej Izby Pamięci. Już te pamiątki są zbierane. Był pan Bogdan Świecki, członek naszej Rady Osiedla. Wiele osób mówiło mi, że te pamiątki są zbierane. Zresztą powstało Towarzystwo Dróg Żelaznych, które bardzo chętnie z nami współpracuje w tym zakresie. Więc jest jakaś nadzieja, proszę Państwa, że ten kawałek się uda też naszego osiedla zagospodarować. W tej chwili chciałbym przekazać głos panu wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Jerzemu Grabowskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Z dwóch powodów. Jestem tu jako mieszkaniec stacji, jestem tu jako wieloletni mieszkaniec, jestem też jako kolejarz, bo kolej jest tu wywoływana często i w różnym aspekcie. I jestem tutaj jako wiceprzewodniczący Rady Miasta. W tej roli jestem pierwszy raz przed Państwem, z dużo tremą, ale witam serdecznie. Z tego miejsca chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić, przekazać pozdrowienia przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Maciaka, który służbowo przebywa w Katowicach. Bardzo prosił, żeby Państwa pozdrowić i przeprosić za nieobecność. Natomiast on zawsze identyfikuje się z tym osiedlem. On wie, jak wiele tu się dobrego dzieje i prosił, żeby na pana ręce, pana przewodniczącego przekazać pozdrowienia. Również wiceprzewodniczący Wiesław Szczubełek również przyłącza się do tych pozdrowień. Ja widzę, jest z nami jeszcze radny Tadeusz Kaczyński i myślę, że razem możemy powiedzieć, że jest nam niezmiernie miło, że tu jesteśmy. Ja powiem tak, że z jednej z ostatnich sesji wyszła taka dyskusja w związku z inwestycjami na naszym osiedlu. Niektórzy radni nawet zgłosili chęć, że chętnie zamieszkają w naszym osiedlu, bo tak wiele tutaj się dzieje. Tak wiele pan prezydent ma dobrego jakiegoś dla tego osiedla i wiele inwestycji i wiele rzeczy się dzieje. Tu już pan prezydent powiedział bardzo dużo o inwestycjach i o rzeczach, które są wykonane, będą wykonane. Pan przewodniczący w sprawozdaniu bardzo to elegancko ujął i dokładnie opisał, także Państwo jesteście na bieżąco informowani.
Mnie tylko pozostaje z tego miejsca zauważyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że nie tylko ulice, nie tylko chodniki są miarą tego, co państwo, rada osiedla, co członkowie rady osiedla, co radni robią dla tej małej uczelni. Ważnym jest też, że pamiętamy o tym, że to jest osiedle kolejarskie, że to jest osiedle z tradycjami ponad 100-letnimi, że tu niedaleko na cmentarzu naszym w Parawianym Brzeguniu spoczywają marynarze. Niedawno była uchwała, która została jednogłośnie uchwalona przez Radę Miasta nazwą Nowej Ulicy, zgłoszoną przez Radę Osiedla pierwszego batalionu Pułku Morskiego. Jest mi niezmiernie miło, że o tym pamiętamy. Jestem w trzecim pokoleniu kolejarskim. Jeśli słyszę o kolei, że coś jeszcze możemy zrobić, coś jeszcze możemy zachować, to jest bardzo ważne. Powstałe Stowarzyszenie Dróg Żelaznych, działające Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. Tutaj z panią Płoską na czele, która bardzo mocno wspiera tę działalność, daje możliwość, że i państwo możecie we wszystkim uczestniczyć. A w tym wszystkim jest wszędzie szkoła. O tym nie możemy zapomnieć. Dziękuję panie dyrektorze, pani dyrektor, na pani ręce i pana dyrektora, że tu właśnie za sprawą Rady Osiedla pana przewodniczącego Mirosława Rosaka i was, państwa radnych, tyle dobrego się dzieje. Jest też taka opinia, że jesteśmy na wielu spotkaniach z panem prezydentem i z prezydentem Płocho i na jednym z osiedli, osiedle Stare Miasto, była sprawa budynku socjalnego ewentualnej budowy. I tu właśnie stacja była podawana za przykład, jak mogą ludzie, którzy zamieszkali w budynku socjalnym na Żeromskiego, godnie żyć i w zgodzie z mieszkańcami w cudzysłowie starym. Jesteście państwo jako przykład. I to jest bardzo, bardzo budujące. I już na zakończenie chciałbym jeszcze raz na ręce pana przewodniczącego, państwa radnych złożyć podziękowanie za to co robicie i co na tej naszej małej uczelni się dzieje. A myślę, że każda rzecz, która powstaje, każda rzecz, którą wspieramy i wspieracie, będzie świadczyła o naszej małej uczelni. Dziękuję bardzo.